Jakbyś wszedł do mojego ogrodu i by go zobaczył, to byś się przeżegnał stopą. Jak do tego doszło, nie wiem. No, nie śpiewam mi tej piosenki, ja nie lubię jej. Trawa to jest najgorsze, co możesz sobie zaflancować. No co ty? Chelsea Flower Show to jest takie miejsce na świecie, taka mekka, którą powinien każdy ogrodnik chociaż raz w życiu odwiedzić. Ogród to stan umysłu, już stwierdziłam, że Toaleta, umywaleczka i eciu peciu. Zapraszam panowie. O, wygnoję, ja wam dam. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dominik Strzelec, jakby ktoś z państwa jeszcze nie wiedział, jest moim gościem dzisiaj. I ja mam na sam początek anegdotę, słuchaj. Łączy nas historia, o której ty nie wiesz, a ja wiem. Ponieważ śmiało. Ja kiedyś się próbowałam dostać do programu, w którym pracujesz, w sensie do telewizji, w której pracujesz. I tam trzeba było wysłać film na casting. Mhm. I ja wysłałam film na casting, w którym mówię, że chcę tam pracować, bo tam jest Dominik Strzelec. Nie wierzę. A wiesz, że nigdy do mnie nie odzwonili? Takiej ściemy ja nigdy nie słyszałem. Naprawdę, i oni nigdy do mnie nie odzwonili, Bo czyli zachowali się jak w tym filmie. O, tej nie bierzemy, bo... Nie, nie, oni powiedzieli do ciebie tak, odezwiemy się. Zadzwonimy. Ale ja nie mam telefonu. Tak, tak, odezwiemy się. Gdyby oni chociaż jeszcze powiedzieli, że okej, okay, no to było creepy, ale naprawdę użyłam takiego zdania i potem po czasie, jak sobie o tym myślałam, to doszłam do wniosku, że to faktycznie mogło być trochę takie przerażające. Bo widzisz, bo to nigdy nie wiadomo, czy to zadziała jak magnes, wiesz, czy będzie się przyciągało, czy jednak będzie odpychało, bo jednak moje nazwisko czasami w określonych kręgach, no niestety nie działa jak nie, ten magnes. Czyli no, może ktoś odpychać. Po prostu nie lubić, to nie mogło być ze mną nie coś nie tak. Słuchaj, uważnie, bo tak. Ja próbowałam się czegoś o tobie dowiedzieć w internecie i powiem ci, no jesteś jednym z tych ludzi, że no nie ma opcji, żeby się czegoś dowiedzieć. Jak to klasyk mawia, letko nie jest. No nie jest, wiem tylko tyle, że Dominik Strzelec, że zajmuje się ogrodami, pracuje w telewizji, trójka dzieci, żona, enough. A no, że jeszcze pochodzisz z Piły. No i to się wszystko zgadza. I na tym wystarczy, to jest ta wiedza, którą powinniśmy mieć. Jeżeli ktoś ma mnie polubić, to ja tak zawsze sobie mówię, że po czynach go poznacie. Czyli niechże ocenia mnie przez pryzmat tego, co widzi, co robię i jakiego fanu dostarczam ludziom, a nie przez to, żeby tam grzebać gdzieś w życiorysie. Ale jak już tutaj siedzę, to jakbyś chciała, ale tak naprawdę jakbyś chciała, to mogę ci uchylić rąbka tajemnicy. Okay. Troszeczkę gdzieś tam mogę poluzować. No dobrze, to ja później, jak będziemy mieli te pytania związane z domem, z łazienką, bo jesteśmy w przestrzeni łazienkowej, jesteśmy w ogóle w programie Wanna Talk. Dobra. I to może nam się uda tam gdzieś pociągnąć za język pana Dominika. Dobrze. Zacznę od tego, że wlazłam sobie bezczelnie na twoją stronę internetową i sobie przeczytałam bio. Mówię, nie ma na Wikipedii, to może chociaż na bio, w biosie czymś pochwalił. No za dużo się nie pochwaliło, powiem ci szczerze. Taki standard. Natomiast napisałeś takie zdanie, które sobie tutaj zacytowałam. Tak. Ogród to stan umysłu, przestrzeń, w której przenika się estetyka i doznania wizualne z praktycznym, funkcjonalnym podejściem do organizowania przestrzeni. Zdecydowanie. No i w związku z tym, że ogród to stan umysłu, to chciałabym ci podzielić moje doświadczenie z moim ogrodem i ty mi powiesz, jak ja mam stan umysłu. W jakim stanie mam umysł? Okej. Okay. Pierwsza akcja. W zeszłym sezonie zaatakowały mi bukszpany ćmy. Wiesz, kiedy się zorientowałam, że chorują? Jak już nic nie było. Jak już wiatr wyrwał je z korzeniami i potrójny flip-flop do sąsiada zrobiły. Wtedy się zorientowałam, że ej, tam chyba powinno być inaczej, nie? Tak, coś tam się działo. To jest pierwsza sytuacja z mojego ogrodu. Druga sytuacja jest taka, że ja całe życie mieszkałam w blokach. Ty chyba też pochodzisz z bloków. Zdecydowanie. Więc jak się przeprowadziliśmy z mężem do ogrodu, to żeby nie wiem, jak on był zapuszczony, zarośnięty, to było po prostu, wiesz... No i drugą sytuację mam taką, że on stoi w środku nocy w gaciach, w tym ogrodzie i mnie woła z domu, mówi, chodź tu na chwilę. Słuchaj, środek nocy, słyszysz, jak ślimaki żrą liście. A, okej. Okay. To też jest druga moja, ślimaki żrą liście i naprawdę tak to słychać. Nie wiem, mi się wydaje do tej pory, że jest świrnięty po prostu, wiesz, znaczy, strasznie. Powiem twojego chłopa, ale rzeczywiście jest świrnięty. No jest trochę świrnięty, ale do tej pory uważasz, że on naprawdę chruptały te liście. Ja mówię, no nie, no Grzesio, no, to się nie uda. Więc powiem tak, jeżeli chodzi o stan twojego umysłu, to ja bym to określił gdzieś między nieuświadomiona niekompetencja, a gdzieś między rodząca się pasja i taka dojrzałość do tego, żeby pielęgnować ogród. Znaczy, myślę, jakbyś wszedł do mojego ogrodu i go zobaczył, to byś się przeżegnał stopą. Jak ma być szczera, to jest w ogóle totalnie nie. Mogę tam coś? Tylko... Ale mogę coś? To mówię tobie i mówię wam wszystkim. Jeżeli coś wam w duszy gra i coś wam siedzi i wasz ogród na pierwszy rzut oka dla sąsiada wygląda beznadziejnie, ale dla was jest boski, to w tym kierunku powinnaś iść. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie można inaczej. To musi być jak garnitur, ale dla ciebie, rozumiesz? Ty nie możesz robić ogrodu dlatego, żeby sąsiadowi się podobał. Podoba ci się twój ogród? No obecnie jest przekopany przez koparkę, ponieważ mąż kładzie nową trawę. Patrz, nie radzi sobie z tym za nie mocno. Nie opanowałaś podstawowej umiejętności ze szkoły podstawowej. Odpowiadaj na pytania, jak ja cię pytam, dobrze? Czy mi się podoba obecnie? Nie.
A, no to słabo, liczę na to, że powiesz, no dobre, tak, podoba nie, mi się. Teraz nie, teraz mi się nie podoba, czyli ale pracujecie jak będę miała, nad nim? Bo chcemy sprzedać ten dom, ale jak będę miała nowy ogród, to na pewno się zgłaszam do programu. Dobrze. Masz jak w banku. Wróćmy na chwilę do pomagania ludziom, bo w Twoim tak. programie, oprócz tego, że jest coś do zrobienia technicznego, to jest misja. To można tak. powiedzieć, że to jest program misyjny. Mhm. Co Ci daje pomaganie ludziom? Ja bardzo lubię tworzyć, czyli z niczego coś, ale nie z niczego w sensie drucik i sznurek i robimy sobie wędkę, bo to mnie nie interesuje do końca. Ale z niczego, w sensie z takiego nieładu, z takiej beznadziei, można wyciągnąć coś na wierzch. To to lubię najbardziej, ale też na drugim biegunie są ludzie. Jak ja widzę u nich w oczach te łezki, które się kręcą, ale tak bardzo się powstrzymują, żeby jej nie uronić. Ja mówię, dobra, mi to wystarczy, nie? Wiem, że jesteście szczęśliwi, że będzie wam tu dobrze. A masz jakąś taką historię rodzinną, którą bardzo dobrze pamiętasz? I to jest ja pamiętam taką historię i tam mi właśnie się łezka zakręciła wokół. To była dosyć smutna historia. Tam była utrata męża, pani została sama, takie wiejskie środowisko, troszeczkę mniejsza społeczność, takie lekkie może wykluczenie nawet, bo ona taka postępowa i w ogóle i w szczególe. I ja dokładnie pamiętam, jak te dzieci się cieszyły z tego i jak one przywoływały właśnie ojca, tatę. Ja wtedy już nie mogłem wytrzymać. Ja mówię, kurde, to jest ponad chyba moje siły. I oni byli naprawdę tak wdzięczni. Nie odnajdywali słów też. Ja dokładnie tą historię pamiętam. Pamiętam, jak też jej tata się angażował, starszy człowiek na roli, jak pięknie nam pomagał, jakim stał się organizatorem. Jak on, tak, ja miałem wrażenie, że on tego potrzebował, że jemu tego brakowało, bo on tylko do domu, pole i tak dalej. A tutaj taka komercyjna działalność, że on może rozwinąć skrzydła, pokazać, czym dysponuje, jak szybko on to załatwi. I tam rzeczywiście było, no tam aż kipiało od emocji, tam było tak to wszystko nabuzowane. Ale zobacz, ile taki ogród w ogóle, coś, co by się wydawało, że to jest takie no niby materialne. Nic wielkiego. O Jezu, mam ogród, nie mam, no będę żył dalej, no nie? Tak. Ale ile to może ludziom zmienić? Tak, to jest cudowne. Czy jesteś takim człowiekiem, czy jak dajesz prezenty na gwiazdkę, to rozumiem, że bardziej się cieszysz z reakcji niż samych prezentów, jak dajesz. Ja w ogóle jestem człowiekiem, który... Ja kocham dawać prezenty na przykład ludziom. Ja jak mnie zawsze pytają w drugą stronę, co byś chciał dostać? Ja mówię, ja wszystko mam. No. Ja co mi kupić, ja będę szczęśliwy, natomiast ja rzeczywiście bardzo lubię dawać. A masz też tak, że jak dajesz w domu rodzinie na przykład, to mówisz, ale otwórz od razu, bo chcę zobaczyć twoją reakcję. Jak masz taki prezent, taki, wiesz co, ja, że wiesz, że jest na miarę? No, kiedyś bym tak zrobił, kiedyś tak robiłem chyba nawet, natomiast... Przez to, że pracuję, gdzie pracuję, i środowisko też troszeczkę mnie ukształtowało, no to tak to już niestety jest, że musimy się troszeczkę zmienić. I żeby nie być często źle odebranym, to niestety pewne emocje muszę gdzieś schować do kieszeni. Znaczy nie mówię o mojej rodzinie, ale jak bliskim gdzieś, znajomym, przyjaciołom, to nie mogę być taki właśnie, bo oni sobie myślą, że wtedy ja to robię po to, żeby tylko sobie zaskarbić tą taką wdzięczność, bo ja im coś fajnego kupiłem, a że to nie jest takie czyste, taka intencja, po prostu, no, ja z dobrego serca pewne rzeczy kupuję i często ludzie są zakłopotani, bo to nie wypada, bo to za dużo albo coś, a to mnie nie interesuje. To ja bym chciała się dowiedzieć, jak wygląda twoja łazienka, bo napisałeś czas na jakość i styl na końcu tego sławnego wpisu, po którym ogród to stan umysłu, już stwierdziłam, że może ja się będę przyznawać, co tam u mnie w domu, prawda? Jak wygląda, jakie faktury, czy w związku z tym, że kochasz rośliny, to postawiłeś na jakiś akcent florystyczny może? Kurczę, no. Więc tak, no, mieszkamy w domu, mamy dwie łazienki. Ta na dole jest taka, no chodzi o to, że ta na dole jest, to nie ja to wymyśliłem, ale osoba, która mi gdzieś tam podpowiadała, kiedy aranżowaliśmy nasz dom, że ona jest praktyczna, poręczna, przychodzą znajomi, przyjaciele, no taka łazienka jest fajna, no ale żeby ją też wyposażyć kompletnie. Dlatego mamy dwie łazienki, ale kompletne. Z tym, że ta na dole jest mniejsza i tam mamy tylko kabinę, wiadomo, toaleta, umywaleczka i eciu-peciu. Element florystyczny, powiedziałaś. No. Kiedy my ją 15 lat temu, uważaj, zakładaliśmy, że tak powiem, i ona do tej pory jest, to jest 15-letnia łazienka. Okay. Kafle, które zastosowaliśmy, są w dalszym ciągu zębem czasu nienadgryzione, mają duży wzór florystyczny. Cudowny, cudowny. Płyty są w dwóch kolorach. Jeden format jest tak naprawdę, to jest 60x30, płyta jest taka duża. I z tego jest wszystko tam wyłożone. Podłoga jest ciemna z białą fugą. Proszę bardzo, ściany czyli ty robiłeś rzeczy, zanim to było modne po prostu. Płytki 60x30, to kiedyś to sobie nie był standard. Znaczy, to był kłopot pewien, bo my je sobie ściągnęliśmy, zamówiliśmy, one przyjechały. No niestety kafelkarze, jak to zobaczyli, panie, każda krzywa.
Ja pan zobaczy, jak one wygięte. Ja mówię, niech pan się nie ubezpiecza. Ja wiem, do czego pan zmierza. Mm-hmm. Że pan jak mi je krzywo położy, to znaczy, to że krzywe były. To sam mi do siebie pretensje. No mm-hmm. właśnie. Ale to prawda akurat. One, duże kafle mają taką tendencję, mm-hmm. robione w określonej technologii, no, że gdzieś te narożniki mogą nam się tam zapadać. No i tak rzeczywiście było. Mi to nie przeszkadza totalnie. Tym bardziej, że to było wtedy nowum i oni po prostu zostali rzuceni na głęboką wodę. Poza z takimi tym, ty jeszcze płytami. Wtedy nie robiłeś programu ja o majstrach, więc teraz dzisiaj jak wchodzą, to im się tak kolana trzęsą, jak mają coś. To posłuchaj, Michalina, teraz. Dolna łazienka po remoncie, nie? Mhm. Kto robił remont? Ty. Nikt nie chciał przyjść, nie chciał się podjąć. Otwierali drzwi. Zapraszam, panowie. Nie ma mowy. Wyjeżdżali. Widzisz? Jeden, drugi, ja mówię, o, wygnoję, ja wam dam. I podstępem ich wziąłem. Ktoś inny otwierał drzwi po prostu. Małżonka. No ale co z tego, jak po jednym dniu ja się pojawiam, oni zawierali mandżur i się już nie pojawiłem. Naprawdę? Naprawdę. A teraz jak będziesz tą drugą robił? Tą dużą? Tak. Nie mam pojęcia, co zrobię. Naprawdę. Jest, ale teraz. Jest tyle możliwości w tej chwili. Asortyment, portfolio producentów jest tak szerokie, mm-hmm. że ja po prostu absolutnie nie wiem, na co, nie wiem, na co miałbym się A jesteś zdecydować. Takim perfekcjonistą, że sam będziesz ją projektował, czy zlecisz to komuś, kto się lepiej na tym zna? Czy jest ktoś w ogóle, kto się lepiej na tym zna? Absolutnie to jest... zlecę to komuś, żeby to zaprojektował i od początku do końca wykonał. I znajdziesz ja taką osobę? Myślę, że znajdę. Gdzieś daleko, online, zdalnie będziemy to robić, żeby nie widziała, że to ja, bo oczywiście rzuci to w cholerę i nie będzie tego robić. Ale myślę sobie, że piętno. Tak. Ale mi to nie przeszkadza. Piętno, dobra, spoko. Potem oni do mnie dzwonią, żeby ogród zrobić. Proszę bardzo, kim pan jest zawodowym? Hydraulikiem. Witam pana. A właśnie, jak jesteśmy przy tym programie, z mora wszystkich majstrów, prawda, Polski i nie tylko. Serio? No. Wszystkich partaczy chyba. No majstrów, no to taki wiesz, majstrów. Nie ubliżajmy majstrom, bo teraz nas oglądają i się smucą. No, nie, no tak porządny jest. Majster, to już uzgodniliśmy tutaj w kuluarach, że mm-hmm. po prostu nie ma terminu, więc jak państwo dzwonią i się okazuje, że ktoś ma termin za pół roku, to proszę nie robić takiego, ile? Tylko czekać cierpliwie na tego człowieka, znaczy, który... Tu jest jeszcze taka mała, tylko taka... Dygresyja. Znaczy, dorzucę jeszcze tylko do tego, mm-hmm. jakby wypełniacz taki, że rzeczywiście z nimi tak jest. Natomiast często, gęsto ten majster, on już ma tak naprawdę firmę. Jednego, dwóch, trzech, pięciu pracowników. Mm-hmm. I oni czasami biorą zlecenia, no bo też akurat rzeczywiście dochodzi do końca gdzieś tam jakaś inwestycja. Okay. No i on wie, że za dwa tygodnie będzie wolny, no i on już powoli zaczyna wpisywać w kalendarz. To jest okej. Okay. Niebezpieczni są ci, którzy mogą zaraz z poziomicą, jak ja to mówię, z mieczem i z całą resztą, za dwa dni zapukać do drzwi, panie, kładę panu łazienkę. No to już jest trochę tak niebezpiecznie. No to... A pamiętasz jakieś takie historie, które ci najbardziej rozśmieszyły? Historie w ogóle, no, magiczne. To są magiczne historie, które ja wspominam z rozrzewnieniem, jak chociażby pana, który kładł płytki, musiał mozaikę położyć. A propos płytek, oto to mój ulubiony, mojego taty. Mozaikę musiał położyć i no niestety maszynka była tępa, no mm-hmm. i nie cięło to dobrze. Mm-hmm. No i tam gdzieś się takie zadziorki robiły. A że był ciemny wzorek, a spod spodu jasne wychodziło, to co zrobił? Marker? Marker jest dla leszczy. Łazieneczka spenetrowana, maskara do oczu. Nie żartuj. No, jechał. Wiesz, jaki makijaż nałożył? Nie było widać. Powiem ci, że ja to bym nawet nie wpadła jako osoba kreatywna na takie rozwiązanie. Nie, do ustęki się nie zapraszam. Ja bym mazaka szukała, rozumiesz? Więc takich historii jest. No ale jak wiesz, mnie już od dłuższego czasu nie ma w Usterce. No wiem. Tak, już cię zastąpili jakimiś młodymi, innymi. I jak ci się ogląda? Nie oglądam. O, ja nie powiem ci, że ja się szykuję, żeby tam wrócić. Bardzo dobrze. I zapraszam cię serdecznie, bo wiesz, bo właśnie chodzi o żarty, no i chodzi o ten posty, tak, no. No właśnie chodzi o tą lekkość języka, wiesz o co chodzi, żeby ludzie się pobawili, że kiedy włączą ten telewizor, żeby zobaczyli coś fajnego, śmiesznego. I potańczyłbym znowu, i kawkę zrobił, i rozśmieszył jakimś dowcipem sensownym, nie? No ale panowie, jesteś postrachem tych ludzi biednych, jesteś. Ale właśnie tutaj, to jest idealny moment. Jakie zasięgi będą duże? To może trzeba będzie jeszcze dopłacić, żeby były jeszcze większe, bo to trzeba uspokoić wszystkich fachowców. Jeżeli jesteście fachowcami, znacie się na swojej robocie, to po pierwsze do mnie nie traficie. Bo nie macie czasu. Mm-hmm. A po drugie, ja tylko bym siedział i mówił brawo. Bo zdarzyło mi się też w tym programie mieć świetnych, połapanych gości. Ale to jest takie 2%? No, 10%. Ale ci powiem dlaczego. Bo jechali sobie z punktu A do punktu B, no i w tym momencie odbierają telefon. Mm-hmm. A mają pół godziny luzu. Mm-hmm. No dobra, wpadniemy. No i wpadają. Wpadają i w ciągu pół godziny rozkładają system, bo robią robotę cymes. Wystawiają fakturę, dzwonią do szefa, szefie, jesteśmy tutaj i tutaj, możemy tutaj to zrobić, fakturka taka i taka, szef się zgadza, wszystko super. Oni przejazdem strzelają nam gola, wyjeżdżają,
Pięknie. A to nuda. No, to dlaczego się nuda? Się ale ogląda, nie. Ale super. Tak? Ja się rozpływałem. To naprawdę no, świetnie tak, pracowali. No, oklejali szyby. A trzech przed nimi to po prostu dwóch zmarnowało, zepsuło, powiedziało, że zła folia, a trzeci to prawie by z oknem wyleciał, tak oklejał. Jak docinał folię już na szybie, to tak cisnął, tak przygniatał ten nóż. Ja myślałem, że on wytnie szybę normalnie. Wyleci. Mój Boże. Nie przejmujcie się. Są wśród nas normalni fachowcy, którzy na pewno świetnie zrobią tą robotę. Ale oczywiście, że tak. I też tak na marginesie już zapewniam, może nie wiem, kończąc czy nie, ten wątek. Usterka to jest taki program, gdzie zlecamy takie roboty, które średnio rozgarnięty facio, który trzymał kielnię, śrubokręt i tak dalej, potrafi je zrobić. Ja te wszystkie prace, które tam są, potrafię zrobić. Nieraz mówiłem, no to może ja online bym to zrobił, a potem ich wpuścimy, żeby nie było, że tego się nie da zrobić. Nie, nie taka jest formuła tego programu. Szkoda, to znajdę sobie inny program, gdzie będę mógł porobić. No i właśnie znajduję sobie wtedy inne takie miejsca, gdzie by... I dubię wtedy w ogródku. No, gdzie by dać trochę upust moim takiej no, naturze dikiej, żeby porobić. A budowanie ogrodu, tak naprawdę ja często mówię, że budujemy ogród, bo tam jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, które nijak się nie mają do ogrodnictwa, czyli murowanie, wylewanie, stawianie słupów, jakichś konstrukcji aluminiowych. To wszystko to wiąże się jakby z obróbką materiałową, gdzie duża jakby precyzja jest potrzebna działania. Teraz właśnie też jadąc do Was schodziłem z placu, bo będziemy budować zadaszenia, tarasów aluminiowe, takie z ekstrudowanego aluminium, bardzo takie profesjonalne i zaawansowane technologicznie. A czy ktoś komuś się nie podobało, co zrobiłeś? Tak, w ogrodzie, no, nawet w programie. Co ty mówisz? No nawet w programie. Już jest finał. Ta scena taka, kiedy okazujemy ogród. No i my tacy zmęczeni. Naprawdę byłem zmęczony już, bo tam dostaliśmy w kość. No i żona właściciela, super. Łzy szczęścia, zadowolenie, radość, jak pięknie, w ogóle super. Pomijam to, że nas kręcili i ogród był większy niż miał być. Że z 80 metrów zrobiło się 170. Ale mówię, nie, dopniemy. Bo warto, te dzieciaczki są fajne, kurczę, zróbmy to, chłopaki, zepniemy się, nie? Ja stawiam potem wódkę w hotelu i... I będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra, jedziemy. No i zrobiliśmy. No i ona płacze. Finał, kurde, słuchajcie, super, nie? Zajebiście, podoba jej się, że ona już widzi, jak będzie wypoczywała w tym ogrodzie z tymi dziećmi. A on tak stoi. Ja mówię, no a ty jak, ja ty jak? No wiesz, no jest fajnie, nie? Tylko inaczej sobie to wyobrażałem. Ja mówię, trzymajcie mnie, kurwa. Ja mówię, no cóż za entuzjastyczny młody człowiek. No ale i co wtedy sobie myślisz? Dobra, jakoś sobie tutaj ułożysz życie i wychodzę. No. Chłopaki, zabierajcie sprzęt, wychodzimy, jedziemy dalej. No są takie sytuacje, że tak naprawdę, no nie wiem, co ci ludzie mają w głowach, no ale no tak mam nadzieję, że potem się przekonują i będzie im tam fajnie. A masz jakieś śmieszne wspomnienia z łazienki? Nie, raczej chyba nie. Nie, wiesz, ja zawsze pytam moich gości, czy sobie nie... Zazwyczaj kobiety, wiesz, czy sobie nie obcięły grzywki, albo nie przefarbowały na dziwny kolor. Tutaj do grzywki nie będę się teraz odnosić, ale może pofarbowałeś sobie kiedyś włosy. Znaczy nie, no, jak idziemy w tym kierunku, to oczywiście, że tak, mam taką historię. Pamiętam, jak szykowałem się do jednych ze zdjęć i brwi chciałam sobie skrócić. Ale to już za dorosłego. No trochę tak. To jeszcze trochę bardziej creepy brzmi, wiesz, ale wiesz, że wyglądałem jak idiota, nie? Pół brwi ale nie jak, zrobiłeś tak ale bo domalowali mi. Ja maszynką i tak dalej sobie tam, wiesz, elegancko ustaliłem ten, ale w tym momencie ktoś cię woła na przykład i dociskasz za mocno maszynkę i nie masz pół brwi, nie? Ale to nikt o tym nie wie, na przykład się przyznałem teraz. No nie miałem na przykład kawałka. Patrzcie, to już mamy kolejny wpis na Wikipedię po prostu. A dzisiaj, łazienka, którą masz, jak ją dzielisz z żoną, z dzieciakami? Macie tam każdą przestrzeń dla siebie, czy... To jest kurczę, żeby to dobrze... Jest coś takiego intymnego w łazience, nie? Że tam się tak... Intymnego? Nie jest, no. Ale oprócz tego, że golizna i tak dalej, ale jest jakaś intymność. Niepokojące jest to, teraz tak sobie myślę, że większa część, oczywiście są sytuacje, kiedy rzeczywiście te drzwi są zamknięte, ale w przeważającej części drzwi są zawsze otwarte. Aha, czyli nie jesteś... To jest taki otwarty dom. Taki otwarty dom, otwarta łazienka. Łazienka jest na tyle duża, że wszyscy się pomieszczą i są takie sytuacje, gdzie wygląda to naprawdę mega upiornie, nie? Że każdy robi swoje rzeczy? Każdy robi swoje rzeczy. Tu ktoś coś robi, tu gdzieś... No po prostu, no, no tak się wychowujemy, w sensie to nasza rodzina tak funkcjonuje, jesteśmy taką bardzo taką rodziną, bardzo się kochamy i myślę sobie, że to sprawia, że no, pewnych barier nie ma, ale one są czasami zwyczajnie niepotrzebne, ale cudowne jest to, że kiedy którekolwiek z nas chce pobyć samo w tej łazience, czy albo potrzebuje zrobić coś, co jest, a ewidentnie robi się w zaciszu czterech ścian, to nie ma też z tym nikt problemu, że ktoś w tym momencie też będzie coś potrzebował. Nie, okej, teraz jest zajęte, nie?
No, bardzo Ci dziękuję w ogóle, że znalazłeś dla nas czas. Teraz druga część. Mam nadzieję, że zmieścimy Dominika w tej naszej przygłuczowej wannie tutaj. Taki duży nie jestem, bez przesady. Zaraz będziemy sobie ciągnąć pytania, wybierać jak w szansie na sukces. Będziesz mógł odpowiedzieć na kilka. A to był dobry program. No dobry był, nie? Dzisiaj sobie śpiewałyśmy w Króla właśnie. Szansa. Nie ma już. Nie ma Wojtka. Panie Wojtku, drugi raz dzisiaj pozdrawiamy Pana. I co? No i będziemy się pytać o techniczne rzeczy. To dziękujemy bardzo i zapraszamy na drugą część. Bardzo dziękuję. Dobrze, jesteśmy, wracamy. I co? Biorę karteczkę. Wyciągasz sobie normalnie, nie musisz się z nią siłować. Aha. I czytamy. No. Czułem się zażenowany. No. Kiedy? Czy w ogóle? Ostatnimi czasy w ogóle. No, ale dobra, ale no, prowadziłeś usterkę. Come on, no musiałeś się czuć zażenowany. Kiedy ja się czułem ostatnio zażenowany? Wiem. Ja wiem, no kurczę, oczywiście, że tak. Zażenowany czułem się ostatnio, jak zadzwonił do mnie człowiek, który chciał, żeby mu ogród zrobić. Mm-hmm. I to, co mi zaproponował w zamian, przerosło moje oczekiwania. To był obiad, czyli był schabowy z kapustą, kompot i dla ludzi nocleg. Czyli barter. No, hello. Klasyczny barter. No, ale w czasie, kiedy ja tracę dla niego czas, ja zostawiam swoją rodzinę w domu. I ja nie mam nic przeciwko tym ludziom, bo oni chcą dobrze, bo oni po prostu myślą, że tak będzie fajnie. Natomiast, no... To jest to, co ja zawsze tłumaczę i moi koledzy po fachu. My też mamy rodziny. Każdy fach to w ten sposób tłumaczy, bo to nie jest tylko fach ogrodniczy, no może tak, tak? Że przez to, że my jesteśmy w telewizorach, ludzie, często klienci potencjalni, myślą, że my jesteśmy tak do wzięcia, tak jak z tego telewizora, po prostu. I że tam już z telewizorem masz wystarczająco dużo pieniędzy, to tutaj ci dam obiad. No dokładnie tak. Czy ja spuściłem telefon w toalecie? No, kiedykolwiek. Ale zawsze się do środka? No wpadł ci i masz takie, o nie. Nie. Nigdy? Nie. Ani ci nigdy nie wpadło do toalety? Słuchaj, bo było kilku gości i powiem ci, to co wpadło do toalety... Znaczy, ja mogę opowiedzieć historię mojego kolegi, któremu wpadła obrączka do toalety. Ale spuściła się? No właśnie nie. No to się nie liczy. A on żałował. Pozdrawiamy kolegę serdecznie. Ja natomiast telefonu naprawdę nie. Chociaż jeżeli chodzi o upuszczanie telefonu, no w toalecie akurat nie. Mhm. Chociaż może też, ale ja mam z tym ewidentny problem. Bo często go mam w ręce i często mi upada. Mnie kiedyś pierwszy taki telefon, nie wiem, bo ja jestem troszeczkę młodsza od ciebie, ale to nie był przytyk, broń Boże, tylko po prostu, wiesz, to próbuję to gdzieś na linii czasu umiejscowić. I ten pierwszy telefon, to były takie telefony, wiesz, takie ciężkie, z takim dziobem i ja nosiłam, wiesz, tak w kieszeni z tyłu spodni, żeby każdy widział, że jest telefon. No, szpan. I pojechałam z koleżanką na działkę i tam była latrynka. I co, i tam? I on mi wpadł do latrynki. A, to grubo. Wiesz, jak serduszko bolało? No bo nie wyłowisz, no łapy nie wsadzisz. No to już jest raz, dramat. Że za daleko, a dwa, że forma tam w środku, to jakby, no nie chce się dotykać. Nie? Kupiłem żonie tampony albo podpaski. Mhm. No zdecydowanie. Szlak nie trafia za każdym razem. Pamiętam moje pierwsze wyjście po tego typu akcesoria. No i co? Ja się wstydziłem. Teraz jest tak, albo wtedy jak już kupowałem, pierwszy raz pamiętam, to ściana jest. Ściana tych produktów. Mhm. Nie? Mhm. I tam tylko kropeczki, kropelki, jakieś coś, duże, większe, mniejsze. Skrzydełka takie. Ja myślałem, jak ona mnie wysyłała, pisze, że to... Po prostu, no idziesz, bierzesz produkt i heja. No nie. Ale dlaczego się wstydziłeś na przykład, powiedz mi? Jakie uczucia człowiekiem, mężczyzną kierują, kiedy kupuje takie rzeczy? Znaczy, wstydziłem, bo to takie niemęskie mi się wydawało, tak cholernie niemęskie. Mm-hmm. A ja kiedyś chyba bardziej aspirowałem do miana macho. Bardziej. Mm-hmm. Znaczy, wydaje mi się, że bardziej do ćwok niż macho, ale gdzieś tak mi się wydawało, że ale to idzie w człowiek ewoluuje. No i w każdym razie wydawało mi się to takie cholernie niemęskie, że to takie jest takie... urągające mojej takiej godności. To wtedy takie źle czułem, ale druga sprawa jest taka, że taka totalna niemoc. Dlatego, że wydawało mi się, że jestem połapanym zawodnikiem, a teraz wysyła mnie i co? I teraz i co jest dalej? Jest taka scena w hipermarkecie, jak wszyscy panowie z koszykami stoją przed tą właśnie ścianą i widzę ich wszystkich na gorącej linii. I... No ja się dokładnie tak zachowałem właśnie. No dobra, to było ale tak? Dwie kropki, cztery kropki, no. Gruby, chudy i oni są po prostu... No dobra, czyli twój chłop też do ciebie dzwonił z tym tematem, bo widzę, że jesteś wprowadzona idealnie. Nie, absolutnie. I zawsze stałem z tym na telefonem, a jakie, a to, a tutaj są trzy... Spowodowałem stłuczkę? No. Ja nigdy. Nigdy? No mam pewnie krótszy staż za półkiem, ale nigdy. No to było takie to zagapienie ewidentnie, bo to było pod marketem na parkingu. Rozmawiałem przez telefon oczywiście. Dwa mandaty za telefon, no, jestem nauczona. Przyznaję się, rozmawiam, ale to był początek jazdy w ogóle. No i wsteczny wbijam, rozmawiam przez telefon, lusterkę uważam. Raz spojrzałem i gitara, bo to jeszcze manualem. Puh! Lusterko, pan stanął w międzyczasie.
No i tak. A to było jedyne takie zdarzenie drogowe w swoim życiu. Tak, no natomiast to i tak życzę wszystkim takich małych. Miałem stłuczki, natomiast wszystkie kolizje, których byłem ofiarą, nie były z mojej winy. Mhm. Zawsze ładują we mnie, to jest jedna sprawa. Natomiast ja raz też przyładowałem, ale w słup. Ale ja w słup kiedyś. Byłem świeżym kierowcą, przesiadłem się z dużego dostawczego samochodu na osobowy i jechałem, był zakręt 90 stopni, na końcu stała lampa i ja sobie jadę. Naciskam na hamulec, samochód płynie. Okej. I tak centralnie między oczy. Fuciu! Tankowałem na stacji i odjechałem bez zapłaty. No przyznaj się. Na luzie. Naprawdę? Opowiem wam historię nie z tej planety, słuchajcie. I jechałem z moim synem, Krzysiu. Yo, man. Jedziemy sobie samochodem, jechaliśmy do Łodzi, odwoziłem go na uczelnię. To była noc, bo także się wybraliśmy w tą podróż. I jest stacja na trasie między Toruniem a Orlen. To jest między Toruniem a właśnie Łodzią. Strykowem, nie? No i wbijam sobie na Orlenik, podjeżdżamy, cyk, cyk, cyk. Młody mówi, że idzie do toalety. Proszę bardzo, synek, ja teraz będę tankował. Zatankowałem, pistolecik odłożyłem, przychodzi mój syn. Nie odłożyłem, tankowało się, skończyło się tankować, pistolet odbił, on akurat wchodzi. Dobra, tata, to ja dokończę, nie? No dobra, okej. Okay. No dokończył, chyba dokończył, nie? No i ja poszedłem sobie do stacji. No zrobiłem to samo i wracam. Patrzę, go nie ma. Samochód otwarty, no to wsiadam. Myślę sobie, poszedł zapłacić. No ja się z tym samochodem, czy że no dobra, no to co, kawkę wziąłem, nie? No dobra, no to jedziemy. Jedynka, zapinam i odjeżdżam. Pojechałem. Luz. A za tobą pani Grażynka. Halo, halo! I to był październik. Październik 2019. Jest luty 2020. Wezwanie na komendę, Dominik Strzelec. Nie, jesteśmy na nartach, na zagranicznym wyjeździe. Telefon. Jedziemy sobie na stok i telefon. Dziwny numer z Polski, odbieram. Halo. Dzień dobry. Starszy aspirant taki i taki. Rozmawiam z właścicielem firmy takiej i takiej. No. Czy tu kryminalista Dominik Strzelec? Czy pan tego i tego dnia tankował samochód tu i tu i tu? A skąd ja mogę wiedzieć? Panie, skąd ja mam? Nie pamiętam takich rzeczy. No to ja pan odświeżę pamięć. Tankował pan i nie zapłacił. Patrz, ile to muszą czekać? Co od października ja do byłem tego? Ja byłem w szoku. I teraz mało tego. Ja mówię, dobra, no to trzeba to zapłacić. No jasne, oczywiście, że tak, no to gdzie mam przyjechać, co załatwić. Bardzo przyzwoity funkcjonariusz, spoko, pomógł mi, nie musiałem nawet do Wrocławka jechać. Nie wiem, czy mu teraz bróżdżę, czy nie, ale wszystkie tam mailowo, wszystkie dokumenty. Nie podaliśmy go personalnie. No, wymieniliśmy wszystkie dokumenty i rzeczywiście zapłaciłem po czasie, ale zdarzyło mi się. Miałem manikir, robiłem manikir, możemy tak to przerobić, nie? Tak. Pokaż pazurki. No, takie mam. No powiem ci, nie jest źle. No nie jest źle, jak na ogrodnika, ktoś kto grzebie w ziemi, to no, właśnie o to chodzi. I właśnie ja walczę z takim stereotypem, że ogrodnik nie musi wyglądać jak fleja, że fachowiec, który przychodzi do pracy, też nie musi wyglądać jak fleja. Fajnie by było, gdyby zmieniał sobie odzienie właśnie do roboty, do tego i do tego. Ręce. Niech używa rękawiczek i tak dalej, i tak dalej. To nie ma w tym nic złego. Oczywiście są różne zdania na ten temat, są one podzielone. Natomiast ja tak, miałem, kiedyś parę razy dałem się w to wkręcić. Przyznam szczerze, to bolesne jest. Co? Te skórki, to osuwanie, to w ogóle dramat. Próbowałeś kiedyś dziecko urodzić? A musiałaś teraz tak z grubej rury? No bo naprawdę, ale, jak słyszę bolesne przy manikirze, to mi normalnie wszystkim odpływa mi krew. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to ja jestem bardzo wrażliwy. Tak, albo uraz konkretny, albo czyli gwóźdź, albo jak tutaj. Tak, brawo, a nie jakieś takie i dłubie ci tam i tam cię męczy bułę i wiesz. I... Dominik Strzelec był moim gościem. Bardzo ci dziękuję, bardzo dziękuję, bo mi bardzo miło. Podobało ci się? Bardzo. Bardzo się cieszę. Czyli bardzo. Co, wpadniesz jeszcze jakby co? Tak, jesteś taka sympatyczna, fajnie docinasz, także spoko. Ja tak? Lubię, tak, czyli tak. Mam ten casting zrobić jakby co? Bezwzględnie. Super, dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy. I widzimy się niedługo. Puśćcie mi tu wody trochę.